Najważniejszy postulat Andrzeja Chmielewskiego, kandydata samoobrony, to poprawa infrastruktury drogowej. Kandydat proponuje, by przestać czekać na budowę drogi Via Baltica, natomiast rozpocząć budowę obwodnic Łomży, Grajewa i Suwałk. Największe miasta regionu, okręgu wyborczego były połączone dobrej jakości drogami. Mieszkańcy Łomży, Zambrowa doskonale znają, w jakim stanie jest droga Łomża-Zambrów. No, ja mogę powiedzieć, jeżdżąc może niezbyt często, ale w stanie fatalnym. Chmielewski domaga się również zmiany ordynacji wyborczej oraz zmiany systemu finansowania partii politycznych. Proponuje robić to z odpisów podatkowych na wzór 1% przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przewodniczący samoobrony w Podlaskiem, kandydat na senatora Andrzej Chmielewski na konferencji prasowej w Mońkach podsumował kończącą się kampanię wyborczą, przypominając jednocześnie najważniejsze punkty swojego wyborczego programu. Zmiana ordynacji wyborczej właśnie po to, żeby w wyborach w jednomandatowych okręgach wyborczych, tak jak obecnie, nie dochodziło do ogłaszania ponownych wyborów. Chmielewski w Senacie, jak twierdzi, chce walczyć o poprawę drogowej i kolejowej infrastruktury w województwie podlaskim. W tym ma pomóc obwodnica Suwałk, Grajewa i Łomży. Przewodniczący samoobrony chce też budowy lotniska regionalnego w Podlaskiem. Kolejne punkty jego wyborczego programu dotyczą walki z bezrobociem i wzmocnienie obronności wschodnich części kraju. Nam w sercach gniew, pęd, zemsty, płonie, zaraz.
Jesteśmy za tym, żeby nie czekać na budowę Via Baltica, która może być zrealizowana w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale żeby zacząć od budowy obwodnicy Łomży, Grajewa i Suwałk, które odciążyłyby mieszkańców od uciążliwości przejeżdżających ogromnych ilości dużych, ciężkich ciężarówek. Jest to możliwe do realizacji, a obwodnice można potem połączyć drogami i również jest to jeden z naszych postulatów, aby największe miasta regionu, okręgu wyborczego były połączone dobrej jakości drogami.